Cześć, Papa z Klukiri, odcinek 179. Mamy Easter. Co z zamówieniem specjalnym? Myślę, że wezmę dzisiaj Katsusando. Tu nic nie zmienimy. Bumerang 113 po dniu dzisiejszym. To zaczynamy. Nie zaprosiłem nikogo. No bo po co miałem... Mógłbym zaprosić, ale nie musiałbym. No jak będę miał zapraszać, to tak, żeby progresowało klientów. Czyli tak, żeby progresować klientów na brązowe medale. Na brązowe medale u wszystkich. Jak będę miał zapraszać, nie, ale nie zapraszam jednak codziennie, tylko co jakiś czas, no bo na tym etapie to nie ma znaczenia. Na żadnym etapie to nie ma znaczenia, czy zaproszę, czy nie. Dobra, mięsa, tutaj są wieprzowinki. Mat, o, złoto. Dawno złota nie wbiłem żadnego. To będzie chyba 20 złoto, nie? 20 czy 21? Ostatnim przypadkiem jakiegoś złota nie było, to jest 21 złoto. Chyba ostatnio też jakieś złoto wbiłem, no a dzisiaj wbijamy u Mata. Dzień 179. Closer. Widziałem tutaj na początku closera. No. Bo closerzy to wszyscy mają złoto, nie? Więc oni będą gdzieś na tych pierwszych dwóch stronach. Zawsze. Jak szukamy closera, to tu się ich to znajdzie. Dorsza potrzebuje. Do końca czerwca Klukiria będzie się pojawiała codziennie po jednym odcinku, na pewno. Że któregoś razu zrobił się odcinki w większej ilości, ale na pewno chociaż jeden dziennie z Klukiri odcinek będzie wchodził do końca czerwca, tak. Jak tam po drodze odcinki wypadać będą, no to trudno, ale od lipca serię stałe zmieniamy. Serię stałe zmieniamy. Klukiria jest serią stałą na co dzień i ona też zostanie zamieniona na jakiś inny papasek jednodniowy. Tak, w to miejsce tylko jednodniowy papasek wchodzi, nic więcej. Taki jednodniowy papasek, z którego też będą odcinki codziennie po jednym. A szniców, nie szniców, szejków nie przygotowałem. To nie jest tak, że jakoś rzadko gram w te Klukirie, tylko... Odzwyczaiłem się tej Klukiri jakoś. Więc jak ona się pojawia, to... Nieczęsto, no ale jednak... Jakieś... luki w pamięci... Mam, skoro... Nie przygotowałem tych slaszy wcześniej. No mogłem je przygotować od razu, nie? To w ogóle ich o nich nie pamiętałem. Jakbyśmy doszli do tej stacji, to i tak bym sobie o nich przypomniał. Tylko no nie byłyby wtedy przygotowane. Już nie są przygotowane na zapas. Teraz tylko czekać, aż się zmiksują, a w tym czasie inne zamówienia
trafią na burgera. Do innych zamówień burgery się porobi. I jajo. Okej. O. Dobra, zaraz powydajemy. Przyjmijmy to czwarte. To czwarte zamówienie Claire Katsusanda. Dobra, i wydajemy. Pierwsze. Wiki. O. Tylko co ja tam pomyliłem. Dawno nie miałem pomyłek. Nałożyłem tej waty cukrowej, nie? Nałożyłem tego różowego zamiast waty cukrowej. Na to wychodzi. Dobra, tutaj jest dobrze. To będzie perfekt, nie? Złoty. No tak, złoty perfekt. Ale dawno nie miałem takiej pomyłki. Eska i eska. Lemoniada i pomarańcza, a tu waty cukrowa z fioletowym. Co to było? Aha, pomarańcza. I tu fioletowy. No nie, ja nie tak. Wendy. Precelek. Dobra, bułka pod trójkę. Bakłażanik. Wiecie, że podczas tegorocznego Easter ani razu nie nałożyłem tego sosu, bo nikt go jeszcze nie zamówił. Dopiero tutaj klient trzeci, czyli Pen. No to co, czyli przez poprzednie odcinki, gdzie było Easter, no w sumie dwa odcinki tylko, nie było naszej Peny. Dzisiaj przyszła, więc miałem komu ten sos nałożyć. Ok, slash z prawej, teraz z lewej. Ok. I teraz będzie Katsusanda dla Chestera. Już mamy wszystkie mięsa przygotowane, teraz tylko wydać. Przygotujemy katsusando, płaska bułka, bez wzorku, sos czarny, potem wołowina, wieprzowina tu jest, wieprzowina jest inna, tu jest wołowina jest inna, a tu mamy wieprzowinę, potem jest rzodkiewka, liście i, no, rzodkiewka i liście są obok siebie i na końcu sos czarny. Dobra, czyli jedziemy. Peny srebrne. Perfekt. Claire. U ciebie akurat złoto jest. Więc no co najwyżej to nam punkty nabiło, to zamówienie. No i Petrona. Slasha. Dwie elki i tak malina z cukiereczkiem. A tu mamy kiwi i ananas. O. Dobra, tylko poprawy.
miało być kiwi i ananas. Ok, jedno się miksuje i ananas. I miksuje się drugie. Mogę przygotować pozostałe zamówienia łącznie z niespecjalnym, tylko closera. Jak się je przygotuje, to potem się je wyda. Bo w tym czasie, co się zajmę burgerami, slasze się zmiksuję do końca. No nie wiem, czy trudniej jest trafić w Klukiri gwiazdki, czy w Sushiri to go gwiazdeczki. Albo w Pankakeri to go. Są trzy popasy, gdzie trzeba wymierzyć, jak się nalewa coś. Tu jest coś do nalewania, nie? W Pankakeri są tam soczki wody, w Sushiri są herbaty bąbelkowe, a tu są slasze. Nie wiem, macie jakieś swoje zdanie? Gdzie według was w tych trzech papasach najtrudniej jest trafić te gwiazdki? No, we wszystkich są gwiazdki do trafiania. W moczary jeszcze tam na początku trzeba wymierzyć w te gwiazdki, dopóki się nie kupi upgrade'ów. Ale tam to nie jest tak trudno. Łatwo jest trafić gwiazdki w moczary. Jak chcecie, to możecie napisać, czy według was trudniej jest trafić gwiazdki w Klukiri, w Sushiri to go, czy może w Pankakeri to go. Ja bym powiedział, że najtrudniej mi się trafia gwiazdki w Sushiri to go. Ok, Katsu-san dla Chestera. Oliwki. Ryba, czyli dorsz. Teraz są te pseudofrytki. Nikt nie zamówił dzisiaj tych dwóch składników holidayowych. Były sosy oba, ale nie te dwa składniki. Gdzie tu ananasa zgubiłem? Surówka i sos. Sos i jajo. Odcinek szybko poszedł. Który 13 minut zajął. Perfekt. No, a slasher raz nie wyszedł przy pierwszym zamówieniu. Rank 113, duża ilość punktów. Strike out. Okej, myślałem, że czerwone pole zaliczyło. I że w kijek padło, ale na szczęście nie. Teraz weszło w kijek. Było wyraźnie widać. No, teraz jak powoli lata. To wcześniej była prędkość bardzo duża. I przy takiej wolnej prędkości też można się pomylić. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.